Znajduję się na przystanku kolejowym Błonie-Rokitno i to stąd odjeżdżają teraz pociągi w kierunku Warszawy i Błonia. Co ważne, został on oddany do użytku po cichu, 3 września. O szczegółach i o tym, czemu budowa się jeszcze nie skończyła, w tym dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czemu znasz? I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Przed chwilą widzieliście stację kolejową Błonie, przez którą przejeżdżają pociągi linii R3 w kierunku Łowicza. Część z nich kończy oczywiście swoją trasę właśnie w tym miejscu, natomiast wszystkie one jadą od Warszawy, po linii kolejowej numer 3, nad którą właśnie teraz się znajdujemy i którą właśnie widzicie. Linia kolejowa numer 3 na większości trasy ma 2 tory, a przy niektórych stacjach, jak na przykład w Ororowie, ma nawet 5. Z tym, że w Ororowie ten układ ilości torów się nie zmienił, tylko układ cały torowy się pozmieniał w międzyczasie. Natomiast co jest ważne, pomiędzy Błoniem a przystankiem kolejowym Pochocin powstał nowy przystanek Błonie-Rokitno, choć pierwotnie nazywał się Rokitno. I właśnie w tym miejscu się znajduje. Został on oddany do użytku po cichu, właściwie bez żadnej większej fety, tylko i wyłącznie zapowiedziane podczas jednej konferencji w jednym zdaniu, że został oddany do użytku 3 września. Czemu 3 września? Bo nowy rozkład jazdy wtedy wchodził i po prostu pociągi nagle zaczęły się tutaj zatrzymywać. Bez żadnej oficjalnej informacji nagle został oddany do użytku, choć tak jak przy wszystkich nowych przystankach kolejowych, jest tam prawie wszystko, ale jak zawsze szybko otwarte, a jeszcze inwestycje całkowicie niegotowe. Dużym minusem tego przystanku kolejowego na razie jest to, że na przykład nie da się w żadnym miejscu schować przed słońcem, deszczem czy innymi warunkami pogodowymi. Ale o tym w sumie za chwilę. Zacznijmy najpierw od tego, co teraz widzimy i właściwie co tutaj powstawało w ostatnim czasie. Miał tutaj powstać przystanek kolejowy z 2 pernami o długości 200 metrów. Cała inwestycja to 14 milionów złotych netto. Inwestycja ma się w całości zakończyć oczywiście w tym roku. Jest realizowana w formule projektuj i buduj, czyli ten sam wykonawca jednocześnie projektuje, a następnie buduje daną inwestycję i tak jak powiedziałem, wszystko ma się zakończyć do końca tego roku, więc jeszcze chwilę czasu mają. Jest oczywiście jeden z tam większego programu przystanków kolejowych nowych, które się pojawiają w całej Polsce. No i co ważne, on już właściwie jest. Około 80 pociągów w ciągu doby będzie z niego korzystać. Na całym peronie oczywiście jest nowoczesne oświetlenie LED-owe. Informacja, czy to w formie wyświetlaczy, czy to w formie gablot, gdzie mamy rozkład jazdy, jak i również ławki, śmietniki, czy pozostałe elementy mojej architektury, jak schody, jak barierki. No i też są schody, które jeszcze są budowane i 2 pochylnie od jednej ze stron. Co ważne, przystanek kolejowy jest już i jest funkcjonalny. Wszystkie pociągi kolei mazowieckiej, które się zatrzymują na wszystkich przystankach kolejowych na tej relacji, tutaj też się zatrzymują pośpieszne, oczywiście z tego co wiem, pomijają ten przystanek kolejowy. Natomiast co jest ważne, to jest to, czego tu chyba jeszcze nie ma. Bo budowa, choć w teorii już właściwie jest gotowa, to jeszcze oczywiście nie wszystko się zakończyło. Nie mamy tutaj po pierwsze wiatr, co jest chyba największym problemem w tymże miejscu. O, przy okazji widzieliście pociąg pośpieszny, tutaj omija. To jest akurat pociąg PKP Intercity, więc one wszystkie pomijają na tym odcinku stacje. Stacje i przystanki ani w Błoniu, ani w Ożodowie się nie zatrzymują. Natomiast wracając do meritum, mamy tutaj pociągi, które się zatrzymują, natomiast jak widzicie z pociągu nie ma żadnego miejsca, gdzie można się schronić przed deszczem, wiatrem czy innymi warunkami pogodowymi. O ile wychodzenie z pociągu i schronienie się w tym miejscu jeszcze nie jest aż tak dużym problemem, o tyle czekanie na pociąg bez jakiejkolwiek wiaty już jest większym problemem. A zwłaszcza w te jeszcze upalne dni, które może wrócą w najbliższym czasie i jak słońce mocniej przygrzeje, to może być tutaj całkiem nieprzyjemnie. Także niestety tego jeszcze nie ma. Oczywiście ma się pojawić, ale na razie podczas oficjalnego już do użytku nie mamy. Płyty peronowe oczywiście wszędzie są zamontowane i tutaj mniej więcej wszystko ładną całość jest zrobione. Lepiej niż było to w Zegrzu Południowym na drugim peronie, bo miałem okazję chodzić po nim i jeździć i tutaj jest to o wiele lepiej zrobione. Ogólnie tutaj jest też lepiej, bo już są zamontowane zegary i są wszędzie wyświetlacze, znaczy są jest jeden wyświetlacz, z tego co pamiętam, zamontowany. Z tego co wiem, już jest aktualnie odfoliowany, ale cały czas jeszcze nie funkcjonuje. Są informacje, że to jest przystanek kolejowy
błonie to kitno, są informacje, które to jest peron, są śmietniki, co prawda nie ma segregacji względem innych przystanków kolejowych, co też tam minus mimo wszystko, i gabloty nie mają napisu, czy jaki to jest przystanek kolejowy, ale domyślam się, że to są po prostu jeszcze jakieś naklejki, które się tutaj pojawią w najbliższym czasie. Tu macie jeszcze właśnie kiosk zafoliowany, to będzie ten wyświetlacz, który będziemy mogli sobie sami poklikać i zobaczyć, jakie pociągi będą przyjeżdżać na papierowym rozkładzie jazdy, ale w formie elektronicznej. No i to oczywiście mamy zwykłe gabloty z rozkładem jazdy i regulaminem przystanku kolejowego. Następnie mamy wyjście po pochylni i nowy przebudowany przejazd kolejowy, zupełnie nowy, z nowymi rogatkami, z nowymi szlabanami, z wszystkim nowym, ale jednak też tam nie wszystko ładnie poszło, bo co prawda dla samochodów właściwie się zmieniło, dla pieszych też, a przejazdu rowerowego nie ma. A ścieżka rowerowa idealnie się kończy po jednej i po drugiej stronie tego przejazdu kolejowego chwilę wcześniej. No myślałem się, że tutaj był problem z dogadaniem się pewnie kolei z miastem Błonie, natomiast to nie zmienia faktu, że takich sytuacji nie powinno być. Na plus jest na pewno to, że pojawiły się miejsca parkingowe dla rowerzystów w tym miejscu. Jest trochę tych miejsc do zaparkowania. Dzięki temu też można zobaczyć, czy ktokolwiek z niego korzysta. Odpowiadając na pytanie, tak, ludzie korzystają z tego przystanku w kierunku Warszawy, ludzie tylko wsiadają, z tego co widziałem, do pociągu, natomiast jak przyjeżdżają z Warszawy, to głównie wysiadają, raczej nikt tutaj nie wsiada. Ale to nie jest tak, że nikt nie korzysta, na pewno jest lepiej niż na samym początku w Wieliszew Centrum. Tu mamy jeden z problemów. Nie ma całkowicie podpięcia do aktualnej istniejącej sieci chodników. Nie ma przejścia dla pieszych, nie ma, ale domyślam się, że jeszcze budowa się nie zakończyła i tutaj to przejście dla pieszych może będzie wytyczone przez Błonie. Natomiast co ważne, przejazd kolejowy jest całkowicie bez przejazdów dla rowerzystów, a ścieżki rowerowe się kończą idealnie chwilę wcześniej przed przejazdem po jednej i po drugiej stronie linii kolejowej, co jest na duży minus i bardzo szkoda, że to nie zostało zrealizowane teraz jednocześnie. Przejście dla pieszych pojawiły się w formie nowych chodników, które tutaj wcześniej nie było, no i po drugiej stronie tak samo jest pochylnia, jak i również trochę miejsc do pozostawienia rowerów. Ogólnie cały przystanek wygląda całkiem gotowy, całkiem wszystko się tutaj ładnie zgadza, ale nie mamy na przykład P plus R, czyli właściwie nie mamy żadnego specjalnie dostosowanego miejsca parkingowego w tej okolicy. Tutaj też w ramach ciekawostek możecie zobaczyć, że na tamte jedno pole mamy schody. Domyślam się, że może jakiś parking tutaj powstanie na terenie starego placu budowy, ale nie wiem, bo jeszcze się budowa nie zakończyła. Przydałoby się to tak samo po drugiej stronie, bo zwróćcie uwagę, że wejście jest tylko i wyłącznie od jednego z krańców przystanków kolejowych, z drugiej strony no trzeba po torach wychodzić, no nie ma innej opcji. To jest bardzo dużym minusem, bo jednak przystanek i długość peronu to jest 200 metrów i cofanie się takiej odległości dla niektórych osób po prostu może nie być atrakcyjne i będą łamać w ten sposób przepisy. Także przydałoby się, aby były wyjścia również z drugiej strony i żeby dało się w sensowny sposób zostawić samochody, a nie tylko po prostu na jakimś odcinku, gdzie nie ma pól uprawnych. Tak wygląda nowy przystanek. Ja tutaj pojawię się ostatecznie za miesiąc lub dwa, aby podsumować całą inwestycję, jak wyglądała przebudowa i oczywiście zerkniemy, czy coś jeszcze się tutaj zmieniło i czy wszystkie wyświetlacze działają. Tak samo jeszcze w zegrze w tym miesiącu się pojawię, żebyśmy sprawdzili, czy tamta budowa się skończyła, czy dalej, pomimo oficjalnego otwarcia, jeszcze nie ma ukończenia. Tymczasem, jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj jeszcze zobaczymy się w centrum Warszawy na takim pewnym rondzie, które ostatnio wakacje miało dosyć duży i pokaźny remont. Tymczasem jutro to mniejsza z tym i chyba jeszcze jakieś specjalne mniejsza z tym zobaczycie w nocy. I na koniec pozdrawiam projekt Błonie. Pozdrawiam, bo widzieliśmy się na peronie. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!